Z koleżankami byłyśmy bardzo zżyte. Chodziłyśmy do parku Paderewskiego albo Skaryszewskiego, grałyśmy w piłkę, chodziłyśmy do mieszkań koleżanek, mamy nam dawały jeść. No była idylla i sielanka, także aż wstyd się przyznać, nie zdawałyśmy sobie sprawy, że gdzieś tam wre wojna. Jedynie pamiętam był ogromny, niespokojny czas, kiedy rodzice mówili z przyciszonymi głosami o nocy w Wawrze. Był taki kiedyś pierwsze chyba egzekucje, jakie nastały po 1939 roku, to była ta noc w Wawrze, gdzie wyciągnęli mężczyzn i rozstrzelali czy coś. Nie zdawałam sobie jeszcze wtedy sprawy, że to tak wygląda wojna, bo rodzice strzegli nas i myśmy się zajmowały właśnie głupstwami. Czasami chodziliśmy na wagary do Parku Paderewskiego. Także, tak jak powiedziałam, była to sielanka. Natomiast muszę powiedzieć, kiedy ja zaczęłam dojrzewać, patrząc na wojnę. Patrząc na wojnę. Ogromnie ojciec mnie kochał i ja jego. I zawsze ulicami, tą ulicą czekałam na niego, jak będzie wracał z pracy. Spacerowałam już po szkole, jak wróciłam. To najważniejsze było dla mnie przywitać ojca na ulicy przed naszym domem i wprowadzić go do mieszkania. To taki codzienny rytuał. Codziennie. I przypomniałam sobie niedawno rzecz wtedy straszną, ale dla mnie dopiero wtedy ona stała się straszna, jak to sama zobaczyłam. Po drugiej stronie ulicy mieszkała piękna Lola. Nazywała się ta dziewczyna, może miała z 16 lat, już była taka dorosła i miała chłopaka. I ona miała piękne, długie, blond warkocze i chodzili ulicą. I ja już zaczęłam ją od swojej strony ulicy podglądać, jak ona z tym chłopakiem chodzi, jak się żegna przed bramą. Naprzeciwko mieszkała. I ta Lola, i wiem, że Lola, bo jeszcze tam często on wołał, Lola, no to cześć, no to cześć. I myślę sobie, Lola, jakie to ładne imię. Ona była dla mnie tak piękna. I stale na nią patrzyłam. I właśnie pewnego dnia, kiedy czekałam na ojca, zobaczyłam, że podjeżdża fura przed ten dom. Zaczęli znosić tam jakieś rupiecie, takie stare meble czy coś, jakieś pakunki, toboły. A ta Lola stała z tym swoim chłopakiem, strasznie się tak obejmowali. I zauważyłam, że ona płacze. On ją obejmuje, tam ją głaszcze po głowie, obejmuje, ona płacze. I z tego, z tych tobołków na tej furze woła ją ojciec. Lola, Lola, szybko. I ona pobiegła, on został, jeszcze jej machał ręką i został. I odjechali. I ja taka podniecona mówię, tata, czy ty wiesz, że wyprowadza się nam Lola? Ja już jej nie zobaczę, gdzie ona może jechać? A ojciec tak spojrzał za tą furą, która tak odjeżdżała tam wzdłuż Brukowej i mówi, Lola odjeżdża do getta. Ja nie wiedziałam, co to jest getto. Do tego stopnia. Ja mówię, jak to, dlaczego nie jest z nami tu? I wtedy mówię, chodźmy do domu, to ci opowiem. To było pierwsze moje przeżycie okupacyjne właściwie, które dotknęło jakby mnie, bo ojciec mi opowiedział, co to jest getto, dlaczego oni, a poza tym ona w ogóle nie wyglądała na Żydówkę. To wiedziałam, że to jest jednak straszna rzecz ta. Raz, że nam zabrali mieszkanie, zbombardowali, teraz Lolę mi zabierają. I drugi moment, bardzo, bardzo też taki dramatyczny, to miałam pieska Jamniczka, takiego jak mam teraz. I ten piesek nazywał się Gogo. I to był mój ukochany, ulubiony, nie lalki, nie zabawki, nie jakieś, tylko po szkole to był tata i Gogo. I z tym Gogiem wychodziłam wcześniej na smyczy. I ten Gogo zaczął szczekać na jednego Niemca, który szedł naprzeciwko w oficerkach i dopadł do niego do oficerek. Ja go tam ciągnęłam na smyczy, ale to nic nie dało, a Niemiec wyjął pistolet i w moich oczach tego Dodę,
tego Goga zastrzelił. Ja strasznie zaczęłam płakać, zlękłam się ogromnie, uciekłam, bo to było przed domem moim. I to było dla mnie znowu ogromne przeżycie. I dzisiaj mam znowu jamniczka na pamięć tamtego. Bardzo wiele myśli zostawiłam. Tak w moim pojęciu dziecięcym nie powinni się zachowywać Niemcy. Ale tak było. No, a potem stała się tragedia na tej Jagiellońskiej. To były trzy moje właściwie tragedie i najczarniejsza była ta, że straciłam ojca, bo Niemcy go namierzyli gdzieś tam i go aresztowali, zabrali na Szucha. Też matka przede mną. Brat był starszy, to on więcej wiedział. I zabrali go i bardzo torturowali. Bardzo, bardzo był... Właściwie już się nie nadawał nawet do żadnych tam przesłuchań i oddali go matce chyba na kilka dni przed śmiercią jego. I on umarł w szpitalu Przemienienia Pańskiego tam na Pradze. Matka wcześniej jeszcze nas zabrała, mnie i brata, do szpitala. Ojciec już nas nie poznał. Powiedziała, chodźcie, pożegnajcie się z ojcem. Nie wiedziałam, dlaczego pożegnać. Chroniła nas jednak matka i została sama i wtedy zrozumiałam, że to jednak nie zabawy z piłką i nie park i nie koleżanki chodzące do siebie i pijące tam ciasteczka jedzące, pijące kawę, tylko właśnie ta tragiczna noc i dnie podczas okupacji. Matka mnie zabrała wtedy, to był rok 41. Zabrała mnie wtedy z tej Pragi,